śmiertelniku. Wybór dokonany. Mam nadzieję, że nie będziesz go żałował. Zaczynamy. Mimo całej medialnej otoczki, która towarzyszy waszemu sporowi, władze uniwersytetu nie wydają się być z nim na bieżąco, a przynajmniej nie wyraziły otwarcie swojego niezadowolenia. Udzielasz więc dalszych wywiadów i redagujesz niezliczone artykuły. W niektórych nieświadomie zdradzasz kilka swoich najpilniej strzeżonych odkryć. Zrobisz wszystko, aby zobaczyli ogrom swojego błędu i właśnie wtedy, kiedy jesteś już pewny, że odparłeś ich absurdalne argumenty i zamknąłeś debatę, na twój domowy adres przychodzi list od nieznanego nadawcy z Vermontu. Z jakiegoś powodu to wydarzenie przywołuje cię do porządku. Jeśli to jakiś fanatyk, który wie, gdzie mieszkasz, może zrobić się niebezpiecznie. Jesteś przekonany, że milczenie uniwersytetu w kwestii polemiki nie jest przypadkowe i boisz się, że sprawy pójdą za daleko. Otwierasz kopertę i wyciągasz ze środka kilka pogniecionych arkuszy papieru zapisanych ręcznie i upstrzonych skreśleniami zdradzającymi niepewność autora. Instynktownie szukasz w nagłówku jakiejkolwiek oznaki, że pismo zostało wysłane przez uniwersytet, ale zdaje się, że jest to zwyczajny, jednak niechlujnie zredagowany list. Podnosisz pierwszą kartkę i siadasz na fotelu przy świetle lampki oliwnej. Nadal masz trochę przyspieszony puls. Już prawie sam się przekonałeś, że na pewno ktoś pomylił adresata, kiedy twój zmęczony wzrok zatrzymuje się na twoim własnym nazwisku w nagłówku. List jest podpisany przez znawcę folkloru Nowej Anglii o nazwisku Ackley. Mówi, że pracuje na uniwersytecie w Vermoncie, lecz oczywiście nigdy wcześniej o nim nie słyszałeś. Czytaj dalej w paragrafie 44. Twój wybór został już zapisany w gwiazdach. Zobaczymy, co pradawni bogowie.